Cześć, oto kolejny odcinek z serii Podstawy dla zaawansowanych. Tym razem mam świetny trik związany z zamianą miejscami wierszy i kolumn oraz pojedynczych komórek. Wiele osób, jeżeli ma zamienić jakieś kolumny miejscami, robi to bardzo, bardzo naokoło. Zobacz, jaki jest ekstra szybki sposób. Zaznaczasz tę kolumnę, którą chciałbyś przemieścić w inne miejsce, pomiędzy inne kolumny, najeżdżasz na jej krawędź, naciskasz na klawiaturze Shift, wciskasz lewy przycisk myszki i przeciągasz tę kolumnę w dowolne inne miejsce. Ta pionowa linia, która się pokazuje, ona wskazuje miejsce, w które ta kolumna zostanie wstawiona. Ona zostanie tak naprawdę wycięta z tej oryginalnej lokalizacji i wstawiona, wklejona w tę nową lokalizację, czyli w moim przypadku pomiędzy kolumny E i F. Puszczam lewy przycisk myszki, puszczam Shift i kolumny zostały zamienione miejscami. To samo możesz robić analogicznie dla wierszy. Jeżeli chciałbym na przykład ten wiersz przesunąć w dół, przytrzymuję Shift, najeżdżam na dowolną krawędź tego zaznaczenia i przeciągam w dowolne miejsce, w którym chciałbym taki wiersz umieścić. Puszczam lewy przycisk myszki, puszczam Shift. Taki wiersz zostaje wycięty i wklejony w odpowiednie miejsce, w to, w które przycelujesz. To samo możesz robić z pojedynczymi komórkami. Jeżeli chciałbym na przykład zamienić te dwie komórki ze sobą miejscami. Zaznaczam jedną z nich, na przykład 109. Przytrzymuję na klawiaturce Shift i przeciągam za krawędź w dół. Przy zaznaczaniu pojedynczych komórek albo grup komórek musisz dobrze celować. Jeżeli ta podpowiedź ustawi się w nieodpowiednim miejscu, na przykład tutaj, to ta komórka, w której jest 109, zostanie wycięta i wstawiona pomiędzy 205 a 114. Ja to zrobię, spójrz, puszczam lewy przycisk myszki, puszczam Shift. Jak widzisz, trochę sobie nabałaganiłem w danych, więc klikam Ctrl Z i zrobię to jeszcze raz, ale poprawnie. Przeciągam w dół za krawędź, przytrzymując Shift z lewym przyciskiem myszki. Jeżeli ta linia jest w miejscu, w którym chciałbyś, aby była, puszczasz lewy przycisk myszki, puszczasz Shift i dane zostają zamienione miejscami. To samo możesz robić dla grup komórek. Przykład, cały ten wiersz mógłbym przemieścić na przykład pomiędzy te dwie Warszawy. Puszczam lewy przycisk myszki, puszczam Shift i gotowe.